Siemaneczko, dobieściaki z tej strony Bora, witam was w 59. piątku z kociakiem, czyli z grą World of Tanks. Dzisiaj pobawimy się troszeczkę radzieckim, ruskim czołgiem KV-1. To jest piątotierowy czołg. Wchodzimy do bitwy i zobaczymy, co to dzisiaj będziemy grali. O, wysoko narzuciło, to pięciotierówki, tundra. Chyba tutaj grałem. A to nowa mapa? Nie kojarzę, zaraz zobaczymy. Nie wiem, coś jej nie kojarzę. Tam sobie od prawej strony chyba pojadę. Aha, chyba już wiem, co to jest. Dobra. To sobie jednak tutaj na wzgórze pojadę. Ta. Do boju. Do boju. Weź, co ty strzelasz do swoich, debilu? Steward, malutki z drogi. M3 Lee chyba też idzie do góry, nie? A, myślałem, że tutaj się da wjechać, ale chyba się nie da, aż tak wysoko. Dobra, jedźmy sobie tutaj przez środek na razie. Coś tam już widać. Za nisko. Tego trafię. Jak nie ucieknie. Ho, ho, ho! Na pewno poczuł. Będzie uciekał. Ho, ho! Pięknie. Pierwszy rozwalony. Pokonamy. Kurde, uciekł. No w ostatniej chwili. Fa, frędzel. 1-1. Dobra, ale pierwszego frędzla już dorwaliśmy. 2-1. Ja się tutaj trochę przemieszczę. Na tamtego T-34 bym zapolował najchętniej. I myślę, że mi się to uda, no ale zobaczymy. Czy na pewno. Tu jest wszystko za skałą. 5-2. Cholera, tutaj nikogo nie zobaczę. Tu za skałą, tam za skałą, lipa trochę. Musiałbym tam pojechać i chyba tak to zrobię. Czekajcie, ten haczy tutaj ucieka. I tamtego KV-1 też chcę zobaczyć, czy będę go widział. Dobra, spoko, będzie mój. On też mnie już widzi. Dostał. Spokojnie, zarysujemy. On też na mnie czeka. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. On też na mnie czeka. Tutaj będzie ktoś uciekał? Ten KV-1. Oj, na moście ktoś jest. Dobra, był. 8-4. Ten KV tutaj będzie jechał, na pewno. Ja trochę źle tutaj stoję. O, tamten może teraz uciekać. Ten KV się tutaj zbliża, widzicie? Do tego KV-ka cały czas prują. 9-6. Ach, podjedź tu jeszcze raz, kolego. Kurde, ułamek sekundy się spóźniłem. Tam jest niszczyciel, mogę go zobaczyć. Najwyżej rozwalę budynek, ale on dostanie. Obok, serio? Rozwalę budynek. Bojaj się, kto koło mnie jest.
Weź się bujaj, stewardzie, czy kim ty jesteś. Dobra, dwa rozwalone. Tam jest ten niszczyciel cholerny jeszcze na pewno. Czemu ja nie mogę tego budynku rozwalić? 12, dobra, niszczyciel padł. No to został tylko jeszcze jeden tutaj gdzieś. O, ten romper stomper. Już nie ma. 15 do 8. Dwóch ja rozwaliłem. Nieźle. A tego stewarda rozwalili koło mnie. Okej, kolejna plansza. Tym razem step. Wywaliło nas tutaj na 7 tiery. Ale zobaczymy, może coś ugramy. Do roboty, tak jest. T29, fajny czołg. Kiedyś chciałem na takiego właśnie zbierać i sobie go zakupić. No ale teraz już tak często jak kiedyś, teraz w sumie żam rzadko. W porównaniu z tym jak często grałem kiedyś w WOTA. No cóż, są inne gry. Nie ma czasu na WOTA. Jak już mam wybór. No, ustawimy się tam, za tymi skałkami przede mną, co widać. To jest takie moje fajne miejsce. Tutaj poluję potem na tą drogę. Tam gdzieś ten Wolverine ustawia. 37 pojechała gdzieś w piździec za tamte skałki. Ściągnę go? Nie. A mógłbym chyba. Czekajcie, podjedziemy sobie od razu trochę dalej. Tamten za skałą. Te też. Ale tego jebnę. Dobra, dobra, nie ma żartów. Trzeba się tutaj skitrać. Przegrywamy na razie, ale spoko. Tamten wyjedzie. Już bazę okupują. No wszyscy za kamieniami, ze skałkami się chowają. Tu jest ten niszczyciel, dobra. Kurde, 25 nie trafiłem. Jak jeszcze raz... O. Noż, kurde, przeleciało nad nim. 1-3, nadal przegrywamy. Tam się odkrył jeden. Już nieaktualne. Tego nie widać. Tam jest kolejny ten niszczyciel mały. No ale niestety za górką. Chłopaki tam pilnują już bazy. No cóż, tutaj chyba będzie lipa. No, wygrywamy już w końcu, 5-3. Nie wiem, czy tam nie jechać. No, Wolverine też się zastanawia, czy tam nie jechać. Odwrócimy się pierwsze i zobaczymy. Tak, super, jedź tam niszczycielu mały. Ja tutaj będę cię chronił, jeśli mi się uda oczywiście. AMX się odsłonił. Nie, jest za górką. O. Dostał. No ale nie zabrałem mu wiele, 19% tylko. 15-4. Kurde, oni kupują bazę zaraz. To nie będzie wesoło. No, Wolverine, jedź tam. O, jest blisko. AMX tutaj blisko podjechał. Może mi się go uda gwizdnąć, ale jest za górką nadal. Lukas się od... Nie, AMX też jest mały, nie. Oj, ten Wolverine chyba zaraz zginie.
Dobra, 7 do 4. Ateka poszła się walić. Walnie tego AMX-a czy nie? Bo z tej strony jak wyjedzie, to ja go walnę. Walnie go, Walworan go rozwali. Cały czas liczę, że się odsłoni ten AMX. Ale chyba nic z tego. 7 do 5. No, Valverine go rozwali. No, Arta go rozwaliła. Dobra, spieprzam stąd. 8 do 5. Nie widziałem, szkoda. Jadę pod bazę, chłopakom pomóż. Najwyższa pora. 9 do 5. Ile ich tam? Trzech tylko jest? Kurde, ale nie mają tam siódemki, no. Będzie lipa, będzie lipa. Jakoś to czuję, że będzie lipa. Tam został tylko jeden czołg nasz, Pantera. No właśnie, poszła się jebać. Fuck. No ale jadę, no co? Trzeba pomóc chłopakom. Szkoda, że tylko ja tutaj będę w tej chwili. Nie, dobra. Crusader też tam jedzie. No ale to też piątka. Jedzie tam jakiś kolejny ciężki, ale AMX-a też tam się już udaje. 10 do 9. Pojedziemy sobie tutaj od prawej strony w dół. No, Crusader już dostaje od AMX-a. Cholera. Może mi się jeszcze uda go zgwizdnąć. Schował się za kamienie. No muszę tam, bo okupację bazy zrobią, ale zaraz mi to na AMX objedzie, założę się. 10 do 10. Gąsienica urządzona. Gąsienica zerwana, stoimy. Gąsienica zerwana, stoimy. Wiem, jest po mnie. AMX mnie objeżdża, mówiłem. Niestety, pewnie przegramy. O, 29. Okej, okay. Poprzednią bitwę przegraliśmy. Przeciwnik przejął bazę. Okej, okay, tutaj mamy kolejne to. No zobaczymy, jestem na samej górze, piąty tier. Będziemy pilnować. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Pluton rozwiązany. Czemu? Aha, ktoś mnie zaprosił do plutonu. A niech się wali, ja nie chcę. Ja tutaj jadę z tyłu i będę napierniczał we wrogów, jak tylko ich zobaczę. Już tam coś jedzie. No, steward już ładuje do mojego. Zobaczę go? Kurde, widziałem go. Dostał i to ładnie dostał. Ucieknie? Hetzer go rozwali pewnie, co? Tak myślałem. Ale ja już zbieram punkty za okupację bazy. No, tam też kafałka już wyjeżdża, jak widzicie. Zaraz ją tutaj zobaczymy. Albo i nie zobaczymy, bo murek zasłania chyba. Ale spokojnie, 40%. Tamci są za górami, problemy ram raczej nie będą stwarzać. Tu do góry jakiś wjeżdża. Kafałka zasłonięta. Ten steward na górze też chyba raczej nie odkryje. Musiałby tutaj sam
pod samą skarpę podjechać. O, widziałem tą kafałkę. Podjedźmy sobie tutaj troszeczkę bliżej do niego. Hetzera nam rozwalił. Dobra. Ale już jest po nim. Prawie 80% już okupacji bazy. Genialnie. Już mniej. Tutaj jakieś frędzle już zjeżdżają. Okej. Może też się troszeczkę odsłonię. Dostał. Przeciwnik oberwał. Dobra, ten rozwalony. Ale ja też rozwaliłem. Podpalili mnie. O, zginę, zginę. A nie, wygraliśmy. Zajebiście. To było szybkie. Tym razem bitwę poprzednią myśmy wygrali przez okupację bazy. Jednego zniszczyłem, więc nie jest też źle. Mamy teraz malinowkę. Jadę się tutaj skitrać po lewej stronie z dęka merdolec. I zobaczymy, co tam rozrysujemy. Chcecie żyć wiecznie? Do roboty. A, do roboty. Okej, okay, show must go on. No, pany, ruszać się. A co, z lewej strony tutaj mi nikt nie będzie bronił? Tylko ta arta tam? To nie jest śmieszne. Zaraz się tam jacyś odkryją. O, gdzie do kogo ty to już walisz? Albo ktoś z moich do mnie rypie. Raport? Eś, nie wiem, do kogo on to w ogóle pije. Od prawej strony wszyscy cisną, tutaj od lewej tylko tam widzicie. Arda się czai, dwa czołgi w sumie są, dobra. Na rozpoznanie pojechały. Tak, będę kampił. Coś się pojawiło z prawej strony, daleko. Nie zobaczę tego. Dobra, tu mamy niszczyciela. Hecerku, nie odsuwaj się. Aż ty. Ale trafienie krytyczne. Dobra, zniszczony. Haha. Dawać następnych. Kurde, mam ten chyba. Radar za słaby, tam ich nie widać. A wiem, że są. To jak pojadę bliżej, to mnie rozłupią. Więc lepiej nie będę je podjeżdżał bliżej. Ale potem mnie objadą. Nie, dobra, tam pojechały też dwa moje czołgi. O, jeden hetzer też tutaj się schował. Ładnie, ale to nie mój. Nie moje zniszczenie. Tutaj od mojej lewej coś za chwilę zacznie, niewątpliwie, tak mi się wydaje. Hecer, odsuń się, bo cię odsunę. Kurde, zjechał w dolinkę. A, chłopaki go tam już rozwalą. Dobra, ale i tak przegrywamy. 2-3. Wow. Kurde, że za tymi budynkami żaden się jeszcze nie pojawił. Kurde, 34 dostaje. 2-5. O, fuck. Oni lewą stroną wszyscy cisną najprawdopodobniej. Będę go widział? Chyba raczej nie. A tu się kolejny młot pojawił. O kurde, tyle już przegrywamy.
Patrzcie, spierdzielił mi w ostatniej chwili. Mechanizm obrotu wieży uszkodzony. No super. Rewelacja. Rozwalony. Ale i tak jest 5 do 8. Patrzcie, tamten cały czas lutuje. Oberwał lekko. Pięknie. No wyjedź, wyjedź tylko, koleżko. Już Arta chyba do mnie ciśnie. O, 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 będziesz mój, będziesz mój. Z drugiej strony dostaje. Rozwalony. Mechanizm obrotu wieży zniszczony. O, już jest po mnie, już jest po mnie. Chyba, że się wycofam. 3 zniszczenia. Nie, jest po mnie. Ja nie wiem, z której strony do mnie tupią nawet. Bo z kilku stron ewidentnie. Żeby tylko gąsienice się naprawiły. O, nie naprawią się gąsienice. Wieża działa, ale musimy na nią uważać. Mechanizm obrotu wieży też zjebany. Jest po mnie, dobra. End. Boom. Jeden strzał jest po mnie. Zawieszenie naprawione. Ruszamy. To musiało boleć. Oni tutaj są gdzieś w tych krzakach. Ale z tyłu dostałem. A mnie Wolverine objechał. 3 rozwaliłem, no ale co z tego, jak giniemy. Została tylko Arta. A zaraz ją dojadą, niewątpliwie. Tak. Ale już okupują naszą bazę. Arta pewnie będzie czekała na niewykrycie i tyle, żeby przeżyć. Choć oni ją będą szukali. Dobra, debyściaki, to było na tyle w dzisiejszym odcinku z World of Tanks, piątku z kociakiem. O, tu już z góry SU jedzie. I jak wam się odcinek podobał, zostawcie łapę w górę. To wtedy zachęcicie mnie do częstszego nagrywania WOTA. Jak jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, uczyń to. Będziesz na bieżąco, nie tylko z serią z World of Tanks, ale z wszystkimi pozostałymi moimi innymi seriami, które ukazują się na kanale. Trzymajcie się ciepło, miłego piątku, strzała.